Srebro niekiedy określane jest młodszym bratem złota, co może prowadzić do wniosków, że metal ten nie jest aż tak warty uwagi. Czy słusznie? Z tej strony Aleksandra Olbryś, a razem ze mną jest Aleksander Pawlak i dzisiaj porozmawiamy o tym, w który z tych metali lepiej inwestować, jakie są podobieństwa, a jakie różnice pomiędzy nimi, i jak dywersyfikować portfel inwestycyjny w obrębie metali szlachetnych. Aleks, słowem wprowadzenia, jakbyś mógł scharakteryzować oba te metale i wskazać na takie kluczowe podobieństwa i różnice? Jeśli miałbym wskazać taką kluczową różnicę srebra od złota, no bo o złocie, o złocie mówimy dużo, więc to, co odróżnia srebro od złota przede wszystkim, to wskazam takie trzy, trzy cechy ważne z perspektywy inwestora. Oczywiście fizyczne cechy też, też są różne. Pierwszą kwestią bardzo ważną jest to, że rynek srebra jest znacząco płytszy niż rynek złota. To znaczy, co, co, co znaczy płytszy? To znaczy, że zawiera się na nim relatywnie mniej transakcji o relatywnie Mniejszej wartości. Jak to się przekłada dalej, oznacza to, że i tu przechodzimy do drugiej różnicy, że ceny srebra są bardziej zmienne. Z czego to wynika? Napływ na przykład miliarda dolarów na rynek złota nie wpływa na ten rynek znacząco, nie wpływa na wycenę złota. Natomiast w przypadku srebra tego rodzaju napływy kapitału już mają dużo większe przełożenie na jego cenę. W drugą stronę, mniejsze obroty na rynku srebra, czy mówimy tutaj również o fizycznym srebrze inwestycyjnym, powodują to, że upłynnienie większej inwestycji, na przykład rzędu 3, 4, 5 milionów złotych w srebrze będzie dużo bardziej skomplikowane, dużo trudniejsze niż upłynnienie takiej, takiej samej wartości w złocie. No i idąc dalej, trzeci, trzeci taka największa, największa różnica, no to jest kwestia tego, że fizycznie to srebro zajmuje dużo więcej miejsca. W momencie, kiedy mówimy o inwestycji w złoto, kilogram złota wartości 300 tysięcy złotych jest wielkości smartfona. W momencie, kiedy mówimy o srebrze, 300 tysięcy złotych to jest jakieś 3000-2,5 tysiąca uncji srebrnych monet. E, także jest to zdecydowanie większa, większa masa i większa objętość. Czyli kwestia przechowywania, w takim razie jak podejść do tego, jeżeli chodzi właśnie o przechowywanie złota, srebra, czy są tutaj jakieś różnice, czy w dalszym ciągu poleca się na przykład sejfy, czy gdzieś w zaciszu domowym, jak to przechowywać? Co do zasady tak samo, tak. Jakby co do zasady e, faktycznie logika przechowywania, gdzie, to, gdzie trzymamy swoje, swoje kruszce jest, jest taka sama, e, nie ma tutaj istotnych, istotnych różnic. A jeżeli chodzi o kwestie czynników makroekonomicznych, czy te same czynniki makro wpływają i na złoto i na srebro, czy jednak to się trochę różni? Są pewne różnice z tego względu, że rynek srebra jest dużo bardziej determinowany kwestiami, nazwijmy to gospodarczymi, przemysłowymi popyt wywoływany na przykład przez Przemysł związany z fotowoltaiką są, ma, ma dużo, mają dużo większe przełożenie na notowania srebra, na popyt na srebro, niż w, ma to miejsce w przypadku rynku złota. Więc tutaj ta kwestia rozwoju gospodarczego, dynamiki pewnych technologii ma większe przełożenie na rynek srebra, niż notujemy to w przypadku złota. Czyli rynek srebra cechuje się większą zmiennością? Czy to jakoś wpływa na decyzje inwestycyjne? Czy w przypadku srebra mówimy, możemy mówić o takim idealnym momencie na zakup? Czy tak jak w przypadku złota to zależy? Odpowiedź oczywiście zawsze brzmi to zależy. Natomiast faktycznie to jest ta cecha, która przyciąga inwestorów do srebra, czyli ta właśnie większa zmienność, a więc potencjalnie większa szansa na interesujące stopy zwrotu, tak? To jest zdecydowanie ten element, który odróżnia srebro od złota, zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym znaczeniu, bo ta większa zmienność może być też siłą rzeczy niekorzystna dla nas. Kolejnym elementem, który może być ciekawy z perspektywy inwestorów, jest śledzenie tak zwanego AU-AG ratio, czyli tej proporcji, ile uncji srebra muszę zapłacić za uncję złota. Często przywołuje się tutaj ten historyczny pułap znany z systemów monetarnych jeszcze z XVII, XVIII wieku, gdzie tak przyjmuje się około 16 uncji srebra na uncję złota. No, do tej proporcji raczej nie wrócimy. To z perspektywy. Rynku wydaje się być bardzo mało prawdopodobne, żeby srebro aż tak podrożało w relacji do, do złota. Natomiast faktycznie obserwowanie tego wskaźnika też może być bardzo dobrą wskazówką, czy w tym momencie inwestować lepiej w złoto czy lepiej w srebro. O ile dobrze pamiętam, na naszym kanale jest dostępny film naszego analityka Tomka, do, do którego obejrzenia bardzo zachęcamy, w którym właśnie porusza te kwestie. W zasadzie można powiedzieć, że ta zmienność, tak jak wspomniałeś, może być albo plusem. Albo minusem. No i teraz pytanie, czy są jeszcze jakieś ryzyka, jeżeli chodzi o inwestowanie w złoto, a srebro, czy są jakieś tutaj jeszcze dodatkowe różnice? W kwestii różnic na pewno należy pamiętać o kwestiach podatkowych, czyli to, że złoto inwestycyjne. Zwłaszcza w postaci monet, jest szeroko zwolnione z podatków. Tak? Podkreślam, że przy... kiedy mówimy o monetach, z tego względu, że na przykład w Norwegii złote sztabki też są obłożone podatkiem VAT. Natomiast co do zasady, złoto inwestycyjne w bardzo wielu krajach jest traktowane preferencyjnie podatkowo, co nie zawsze ma miejsce w przypadku srebra i o tym zdecydowanie należy pamiętać. W Polsce mamy tę komfortową sytuację, że mamy możliwość Realizowania sprzedaży, obrotu srebrem inwestycyjnym, monetami w procedurze VAT-marży. Oznacza to tyle, że VAT jest płacony przez dealerów od realizowanej marży, a nie od całej monety. Jest to bardzo ważne z tego względu, że umożliwia to na utrzymanie sensownego rynku wtórnego, utrzymanie atrakcyjnych widełek między skupem a sprzedażą. Natomiast należy pamiętać o tym, że nie wszędzie tak jest. I tutaj zdecydowanie warto zwrócić uwagę, jeśli jakaś jurysdykcja nas interesuje w kontekście migracji z naszym majątkiem, na przykład, warto zweryfikować, jak srebro w postaci monet jest tam traktowane. No i tutaj też warto podkreślić, że zdecydowanie powinniśmy się kierować w stronę monet, a nie sztabek, bo sztabki srebra z reguły w większości państw są traktowane na równi z biżuterią podatkowo, co ma swoje uzasadnienie, tak? jakby jest, jest na jakimś tam poziomie zrozumiałe. No, musimy to jakoś tam zaakceptować i, i po prostu mieć tego świadomość. No I teraz pytanie, czy ogólnie w perspektywie długoterminowej strategie, jeżeli chodzi o inwestycje w złoto a srebro, jakoś się różnią? Charakterystyka inwestycyjna jest dosyć podobna, tak? Czyli mówimy o metalach, które pozwalają nam utrzymać prywatnie część naszego majątku, które możemy w każdej chwili upłynnić w dowolnym miejscu na świecie, które ze swoich wad nie płacą nam bieżących dochodów, więc no tutaj ta, ta charakterystyka jest dosyć podobna. Więc tak naprawdę jeśli mówimy o, o dywersyfikacji, o łączeniu w portfelu złota, złota i srebra, no to tak naprawdę odpowiedź, w, co do proporcji e, ukryta jest w aktualnym właśnie w aktualnej cenie złota wyrażonej w srebrze. E, czyli w momencie kiedy dan ten wskaźnik z naszej perspektywy e, jest atrakcyjny dla srebra, no to powinniśmy doinwestować, e, dociążyć nasz portfel srebrem. E, analogicznie, jeśli w przypadku złota, no to, to złotem. Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy teraz początkującego inwestora. I co byś mu polecał? Raczej złoto, srebro. Powiedzmy, chcemy zacząć inwestować. Mamy niewielki kapitał rzędu 400-500 zł. Czy lepszym wyborem będą tutaj monety bulionowe srebrne, czy na przykład 1 gramów katoweksu? A... Jeszcze zapas. Zdecydowanie warto wziąć pod uwagę srebro, choćby z tej namacalności, z tego, że poczujemy faktyczną inwestycję, że mamy tutaj te 100-150 gramów metalu w naszym ręku. Daje to też takie bardzo ważne psychologiczne wsparcie dla naszych inwestycji, że to nie jest ta malutka sztabka, ćwierć grama czy jeden gram, ale faktycznie coś, coś większego, namacalnego. Prawdopodobnie odpowiedź jest gdzieś, gdzieś po środku, czyli na przykład gram złota i uncjowa srebrna moneta. kiedy mówimy o 500 zł, tego, tego rodzaju podejścia wydają się być bardzo rozsądne. Myślę, że też fajną opcją może być nagradzanie się w pewnym sensie na przykład właśnie, właśnie srebrną, srebrną monetą z, z tej czy innej okazji. Natomiast tak jak mówię, zdecydowanie kierowałem się w stronę monet, jeśli mówimy o srebrze. Tutaj sztabki, no niestety. Nie są atrakcyjne. No i teraz takie pytanie podsumowujące. Teraz ty jesteś tą osobą, która rozpoczyna swoją przygodę. I w którą stronę byś poszedł? Zacząłem od złota. To nie jest porada inwestycyjna. To nie jest porada inwestycyjna, absolutnie. Zacząłem od złota, i w moim prywatnym portfelu złota jest istotnie więcej niż srebra, wartościowo. Natomiast wagowo zdecydowanie więcej srebra, więc jeśli to jakkolwiek plasuje, plasuje ta odpowiedź. Znaczy nie, mo mogę odpowiedzieć za siebie, że około, około 10% tego, co mam w złocie, mam w srebrze. Ja osobiście prywatnie. Natomiast Natomiast tutaj no, odpowiedź e, oczywiście musi być u każdego indywidualna, i, i tak, jak, tak jak mówimy, zdecydowanie nie jest to porada inwestycyjna. Aleks, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Was oczywiście zachęcamy do subskrybowania, lajkowania, a w komentarzach dajcie znać, jak to jest z Waszymi inwestycjami, jeżeli chodzi o dywersyfikację w obrębie metali szlachetnych. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć. Do usłyszenia, do zobaczenia.